Siemanko, witam was moi drodzy. Dzisiaj zrobimy sobie takiego vloga, może pomyślałem, że trochę może odpocznę od nagrywania, od streamowania i tak sobie popierdzielę trochę do mikrofonu i do kamery, czyli w sumie do was też. A my dzisiaj, w sumie jestem świeżo po streamie, piję sobie piwko, relaksuję się, za godzinę muszę iść spać, bo rano do roboty. Ostatni dzień w sumie, czwartek, piątek sobie wziąłem wolne, a to dlatego, że idę z kumplem w sumie na nocny seans do kina. Tak, będzie trwał w sumie całą noc. Namówił mnie, w sumie nawet nie musiał mnie namawiać, po prostu dał mi informację, że taki NMF w Heliosie w Olsztynie jest. Czyli nocny właśnie seans z filmami. A jest to wyjątkowy dla mnie, dlatego że grają obcego. Grają w sumie Prometeusza, pierwszą część, potem będzie Alien, czyli obcy, obcy ósmy pasażer Nostromo, polski tytuł. A potem druga część obcego. Czyli decydujące starcie. No i na końcu jakby drugą część Prometeusza, czyli Alien Covenant. Też jestem w sumie ciekawy, jak to wyszło. Ale najważniejsze dla mnie w tytuły to jest właśnie pierwsza część obcego i dwójka. Nigdy tych filmów nie oglądałem w kinie, bo jak wychodziły, to jeszcze w zasadzie się nie urodziłem. Potem chyba gdzieś kiedyś grali, ale też jakoś nie poszedłem, nie wiedzieć czemu. Może byłem za młody? Nie wiem, nie pamiętam. Natomiast jestem mega podekscytowany, jeśli chodzi o te filmy. Zobaczyć na dużym ekranie. Naprawdę chcę. I przyszła mi na myśl taka anegdotka. Pamiętam, że w sumie łącznie byłem w swoim życiu na takiej nocy filmów dwa razy. Pierwszy raz, i to mi mega zapadło w pamięć, pierwszy raz byłem w kinie, tylko w zasadzie w kinie, na nocy filmów w kinie. Tylko dlatego, że w sumie taka jedna dziewczyna mnie namówiła, a czy namówiła, zaproponowała, a ja się zgodziłem. Zgodziłem się, bo mi się dziewczyna podobała. Teraz nawet nie mogę sobie przypomnieć, dlaczego mi się podobała i co w niej widziałem, no ale nieważne, to było, miałem może lat 13, może nie, może 14, może 15, kurczę, nie pamiętam, ale byłem młody. Byłem młodym gnojkiem. No i zapytała się, czy idę. Oczywiście, to jakże mogłem nie iść. Noc filmowa z taką dziewczyną, a czy z taką? Przesadzam, po prostu z dziewczyną, tak? Jasne, czemu nie? Więc zaczęło się, kiedy to się zaczęło? Które się zaczęło? Nie pamiętam, o 22, coś takiego. Najlepsze było to, że ja na tą noc filmów poszedłem w ciemno. Beskitu konkretnie w ciemno poszedłem, nie wiedziałem, co to w ogóle za filmy będą, jakie gatunki, nic, żadnych tytułów nie znałem, nic. Okej. Okay. Stawiłem się o ustalonej godzinie, spotkałem się z nią, wzięliśmy bilety, weszliśmy. No i w trakcie, w zasadzie podczas pierwszego filmu już coś mi nie pasowało, już mówię, co to kurwa jest, nie? Okazało się, że to jest maraton filmów o gejach. Beskitu. I to nie jeszcze jakieś takie... nie wiem, filmy o gejach w stylu, no wiadomo, że nie porno, ale myślałem, że chociaż może i dobrze, że tego nie było, bo bym tego chyba nie wytrzymał. I tak nie wytrzymałem, ale to były takie romanse, dramaty, historii, cztery filmy o gejach po prostu, tak. Jeden film, że coś, tam była sobie jakaś para, coś tam się kłócili, bla, 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 nawet nie pamiętam. Jeden film był taki, że jakaś dziewczyna była w śpiączce, leżała w szpitalu i tam ją w ogóle myli, tam jej wszystko, wiecie, zmieniali tampony, jak była w tej śpiączce i tam geje byli jacyś transwestyci, po prostu dramat, nie? Dwa filmy zdzierżyłem, na trzecim zasnąłem chyba. Po prostu tego się nie dało oglądać. Najlepsze, że mieliśmy... Po każdym filmie była przerwa, 5 czy 10 minutowa, ja wtedy jeszcze paliłem fajki, wychodziłem więc na przerwę na zewnątrz. I najlepsze było to, że wtedy spotkałem chyba swojego kumpla z podstawówki. Patrzę, mówię, co ty, też tu przyszedłeś? Mówi, no tak, dziewczyna mnie coś tam zaciągnęła. Ty, mówię, a ty wiedziałeś, o czym te filmy są? Mówi, nie, nie wiedziałem. Mówi, ja pierdolę, nie? Po prostu daliśmy się zaciągnąć, i to z własnej winy, na seans całonocny filmów o gejach, nie? To był dramat, po prostu. O ile ja do gejów nic nie mam, to nie uważam tego za interesujący temat w ogóle przewodni, bo to był temat przewodni. Tam była słaba fabuła, tam głównie chodziło o to, że byli geje, nie? Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, żeby zrobić noc filmową o gejach, no ale nieważne. Także to był mój pierwszy raz, jak byłem na nocy filmowej, całonocnej i po prostu, nie wiem, 7 godzin gejozy, nie? Nie, po prostu to było za dużo. To było za dużo.
Drugi raz, już byłem z moją Asią, z moją obecną narzeczoną. Byliśmy na nocy horrorów. Nie pamiętam kiedy, ile to było lat temu. Z 5 około? Myślę, że z 5 lat temu. I to już było lepsze, bo kręcili wtedy, czy puszczali wtedy Reka. Ten horror kręcony jakby z kamery, z pierwszej ręki. Film już oglądałem wcześniej, był spoko. Potem była premiera, Rek 2. Też mi się całkiem podobał. O tym jakiś był film The Box, Pułapka, coś takiego. To już tak średnio, no i czwarty, już nawet nie pamiętam co to było. No ale koniec końców było dużo lepiej niż na filmach o gejach, nie? Ale w ogóle jak śmiesznie jest na tych nocnych seansach. Ludzie biorą śpiwory, biorą termosy, biorą tam żarcie ze sobą, nie? I się rozkładają na tych podłogach, nawet na fotelach czasami nie są, tylko się rozkładają na podłodze i w śpiworze sobie z poduszką sobie oglądają. Spoko, nawet klimat może być, nie? Trochę dupa boli od siedzenia, ale... No ale mówię, spoko. Dlatego teraz idę na drugi raz, w sumie cena jest całkiem spoko, bo tam chyba 38 było. Natomiast my kupiliśmy wcześniej to chyba 28. Także cena jak za 4 filmy. No i szansa dla mnie niepowtarzalna, żeby zobaczyć obcego na wielkim ekranie. Zajebiście, nie? O Jezu, masakra, nie? Jak sobie przypomnę po prostu. Dobrze, co tam, o czym jeszcze mogę pogadać? W sumie, tak, dzisiaj jest środa, znaczy jak to kręcę. Skończyłem streama. I chciałem, chciałem właśnie robić takie streamy bardziej z widzami, bo często gram z ekipą, więc dla was często też nie ma miejsca, bo ekipa na przykład nie chce słabszych graczy w Dotę czy coś. Natomiast postanowiłem, że to zmienię, że zacznę grać z widzami, tylko z widzami, tak? Na przykład jakieś tam będą się pojawiać streamy, że będę grał czy w CS-a, czy to w Dotę, tylko z widzami. Stack 5-osobowy widzów i tyle w sumie. Tak, żebyśmy fajnie się mogli pobawić. Natomiast, no, zdarzyło się coś, czego nie przewidziałem. Dziwo, nie było was aż tak mało na streamie, bo tam było zależnie od 10 tam do 26 osób. Natomiast jak szukałem i pytałem się, czy ktoś chce grać, to w zasadzie zgłosiła się Marta tylko. Pozdrawiam. Z widzów i Stachu wcześniej na CS-a. Boże, czy ktoś jeszcze jakiś jeden chłopak. W sumie nie wiem, nie pamiętam jaki miał nick, to graliśmy w Dotę. Ale no, tak trochę bidnie było, nie wiem czemu nie chcecie grać, bo nieraz widziałem jak piszecie, że kiedy na streamie zagrasz z widzami i tak dalej. No i w końcu co? No i w końcu chciałem zagrać, nawet dałem chyba tytule streama, że gram z widzami w CS-a i w Dotę, no i was za dużo nie było jakoś, nie wiem. Także jeśli chcecie grać, to śmiało, piszcie do mnie. Oczywiście wymaganie jest takie, że musicie mieć mikrofon i musicie wejść na CS-a ze mną gadać. Bo granie bez komunikacji głosowej to nie ma sensu, jak dla mnie. Także wbijajcie na te streamy i wbijajcie ze mną grać po prostu, tak? Ja się dużo lepiej czuję, jak gram z widzami. Jest śmiesznie, fajniej. Nie musicie być dobrzy, naprawdę. Po prostu fajnie, żebyśmy dobrze spędzili wspólnie czas. Także chciałem podziękować za dzisiejsze donaty Jackowi, bo koleś przeszedł sam siebie, nie? Fajnie mnie wspomaga po prostu w tej drodze, w tej męczarni o ten fotel gamingowy, który zbieram już chyba 2 miesiące i pewnie jeszcze będę zbierał z 8. No ale kiedyś dotrę do tego celu. Także no. No i co, zastanawiam się jeszcze nad moderatorami, czy wybierać jakichś nowych, bo wielu z was w ogóle, wielu z was ciągle mi pisze na czacie, jak streamuję, że kiedy wybierasz nowych modów, czy mogę moda, czy i tak dalej. O ile ludzie, którzy są już ze mną trochę i piszą takie rzeczy, to jeszcze ich gdzieś tam potrafię zrozumieć, tak? Natomiast jak widzę nowe twarze, nowych ludzi, którzy dopiero co wbili, jeszcze nie dali suba lub dali dopiero co suba i piszą, czy dasz mi moda, no to tak trochę, no nie. Po prostu no nie. Jak mam dać komuś moda, jeśli kogoś nie znam? Ja, jeśli będę wybierał nowych moderatorów, aczkolwiek myślę, że póki co nie będę, bo nie ma takiej potrzeby, bo nas aż tylu na streamach nie jest i jest względny spokój, całe szczęście, więc nie czuję takiej potrzeby, żeby brać nowych moderatorów. Bo mamy dwóch, mamy Aladyna i Humana. Aladyn ostatnio troszeczkę mniej bywa na tych streamach, ale jednak się pokazuje. Natomiast Humana jest bardzo często, więc
Jestem mu wdzięczny, że panuje, pilnuje porządku. Więc tak jak mówiłem, no, od czasu do czasu zdarzy się ktoś, że ktoś będzie kogoś wyzywał, ale to rzadko. Lub ktoś, kto będzie reklamował coś, też bardzo rzadko. Więc na razie takiej potrzeby do modów nie ma. Myślę, że wybiorę nowych moderatorów wtedy, gdy na streamach będzie przeciętnie tak 60 osób. No, na chwilę obecną myślę, że przeciętnie jest około 17 do 25 widzów, czyli was. Więc jak myślę, że jak będzie średnio 60, to wtedy wybiorę jednego lub dwóch nowych moderatorów. Ale to też będzie tak, że muszę najpierw kogoś poznać. Ja was tak naprawdę nie znam jeszcze, a szkoda, właśnie chcę to zmienić. I zastanawiam się, szukam pomysłów, co by tu zrobić, żeby wejść w większą interakcję z wami. Nie wiem, mamy grupę na Steamie. Puszczam tam te komunikaty przed streamami, że będę streamował. Nie wiem, czy ich nie widzicie, czy nie wszyscy je widzą. Ale właśnie jakoś próbuję do was dotrzeć, żebyście wiedzieli, że na przykład jest stream. Ktoś tam pisał, żeby wcześniej dawać znać jakieś pół godzinki, dawać komunikat czy coś, że będzie stream. Ale z drugiej strony te streamy są często jakieś takie spontaniczne z mojej strony, więc nie zawsze jest czas na to, żeby dać odpowiedni komunikat. I tak myślę. W ogóle też zastanawiam się, co zrobić na... jaki zrobić specjał na specjalny odcinek na 2000 subów. Miałem taki plan, żeby na przykład może w Docie zrobić filmik, jak gram Mipą, czyli postacią, którą nigdy nie grałem i wiem, że będę lamił. Natomiast to tylko Dota, tak? Nie wszyscy oglądają Dotę, więc zastanawiam się, czy nie zrobić zamiast tego jakiegoś takiego odcinka... Kurczę, no nie wiem, no właśnie brakuje mi trochę pomysłu. Myślałem, czy by nie zrobić może w Docie na przykład in-house'a, czyli zagrać 5 na 5. Nie bardzo wiemy, jak to zrobić i czy będzie tyle chętnych po prostu. Może by było. Natomiast też myślałem, żeby zrobić coś w stylu ja i moi widzowie w CS-a. Meczyk na widzów Molly i właśnie nią. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to jest taka streamerka, którą niedawno odkryłem. W zasadzie jeden z moich widzów chyba podlinkował jej właśnie kanał na YouTubie, to sobie sprawdziłem. Ona tam ma chyba 300 subów na chwilę obecną, ale dosyć szybko się rozwija, także spoko. Także myślałem, żeby może z nią zrobić jakiś taki właśnie kooperację, że ja i moi widzowie na nią i jej widzów i tylko nie wiem, jak to rozwiązać, bo chyba serwera będziemy potrzebować. No ale to jeszcze jest do dogadania, także myślę, że to też może być całkiem spoko pomysł. Coś takiego sobie pyknąć. Oczywiście nieważne, kto jak gra i nieważne, kto wygra, ważne, żeby się razem wspólnie bawić. No i też zastanawiam się, jakie tu gry nagrywać teraz, single player. Bo skończyłem Outlasta, fajna gierka, chociaż chyba Resident Evil 7 bardziej mi się podobał. I tak, czekamy na Agony, na premierę Agony, będzie chyba 26 czerwca. Na pewno sobie nie odpuszczę tego tytułu, na pewno muszę w to zagrać. Natomiast do tego czasu jeszcze mamy ponad miesiąc. Półtorej miesiąca praktycznie. No i się zastanawiam, widziałem taką gierkę jak chyba Prey się nazywa. Klimatem trochę zbliżona może do Half-Life'a. Zastanawiam się nad kupnem, tylko że... No muszę się upewnić, że gierka jest warta tego, bo ostatnio dużo kasy wydaje na nowe gry. No. Także najpierw przed zakupem muszę się upewnić. No i cóż, moi drodzy, zastanawiam się, czy robić i właśnie nie zacząć jakichś vlogów kręcić jeszcze, bo wiem, że kilkoro z was też pisało, czy poza gameplayami, let's playami, czy będą jakieś inne filmy na kanale się pojawiać. Oczywiście jak co jakiś czas wypuszczam jakieś poradniki, rzadko. Ostatnio wypuściłem do VoiceMeetera, bo też prosiliście, więc taki poradniczek się pokazał. No i myślę właśnie, że może jakieś takie vlogi, nie wiem, nawet takie pierdzielenie od... bez sensu, takie jak w sumie teraz, chociaż teraz poruszam kilka spraw. No. I co? Nie wiem, szukam też jakichś nowych pomysłów na rozwój kanału i na... Nie wiem. Zastanawiam się też nad giveawayami. Może jakiegoś giveawaya zrobić na 2000 subów. Tylko nie wiem jakiego. W sumie, bo aż tyle... W sumie skinów żadnych praktycznie nie ma, musiałbym coś kupić. Chyba, żebym robił giveaway'a PaySafeCard.
na jakąś tam kwotę. Tylko że z drugiej strony z takimi giveawayami to jest problem, zauważyłem. Co prawda ostatni giveaway chyba robiłem jak miałem 100 subów, czy nie pamiętam ilu. Ale problem jest taki, że jak ludzie widzą, że robię giveawaya, to się nakręcają. Subują. Ludzie nowi przychodzą, bo widzą giveaway w tytule filmiku i subskrybują. Potem ja robię losowanie, nagrywam te losowanie. Oczywiście ono jest rzetelne, robię to losowanie jakimś tam programem do losowania. I potem ludzie mówią, że albo ustawione, chociaż to mało kto pisze tak, albo po prostu są zawiedzeni, że nie wygrali niczego. I wtedy dislajkują film, wtedy dają unsuba, bo się wkurzyli, że nic nie wygrali. Także nie wiem, czy to ma w ogóle sens, no. Chciałbym wam coś dać za to, że jesteście ze mną, chciałbym wam jakoś to wynagrodzić. Myślałem też może, żeby zrobić coś w stylu, nie wiem, losowania widza. I jeśli ten widz wygra właśnie, zostanie wylosowany, to będzie mógł ze mną na przykład zagrać sam na sam, w sensie we dwójkę tylko zagramy, w jakąś grę, którą będzie chciał. I oczywiście, którą będziemy mieli razem. Czy to będzie Dota, Tournament, CS, H1Z1, GTA, czy cokolwiek innego, na przykład, nie wiem, co ja tam ostatnio kupiłem. Boże, już Mass Effect, no. No, coś takiego, tak? Po prostu, żeby była wspólna zabawa, albo nawet Star Wars Battlefront, bo w sumie, o, może bym sobie Star Warsa Battlefronta pograł. W sumie dawno w to nie grałem. A gierka myślę, że całkiem spoko, czy i jej trochę ją skiepściło tym, że bawiło się w DLC i tak dalej i nie czuć przez to, że to jest taki końcowy, finalny produkt. No. Ale mniejsza z tym. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć w tym vlogu? W sumie nie wiem. Nie wiem, może podziękować wam za to, że jesteście ze mną. Wiem, że dużo osób też mnie zaczęło subskrybować, dlatego że nagrywałem Unturned, a potem przestałem, ale musicie mnie zrozumieć, że Unturned na początku mi się zdawał spoko gierką, ale bardzo szybko się znudziłem. To znaczy, problem z Unturnedem jest dla mnie taki, że... Znaczy, on najbardziej lubi arenki, ale problem jest taki, że... Właśnie, arena. Zaczyna się gierka, niechcący zginę czy coś i muszę czekać bardzo długo, się czeka w tej poczekalni, aż wszyscy się wybiją, naprawdę. Tam to chyba z 15 minut potrafi trwać. No i to jest słabe. Załóżmy, że raz zginę. Czekam 15 minut. Potem zabiję jedną osobę i znowu zginę. I muszę czekać kolejne 15 minut. I tak w kółko. Za piątym, szóstym razem wyjdzie, że wygram tą arenę, że wszystkich zabiję. No i wtedy mam jakieś, ile tam, 10 minut nagrania. No to poświęcić godzinę czy półtorej na to, żeby mieć 10 minut nagrania, to takie trochę słabe. A jak nie wygram, a jak ciągle będę ginął, to z tego nie da się odcinka zrobić. A i tracę przez to mnóstwo czasu naprawdę, a nic ciekawego nie nagram. Także no to mi się trochę nie podoba, jeśli chodzi o właśnie nagrywanie Unturneda. Natomiast jeśli chodzi o survival w Unturnedzie, to cóż, no to wbijam gdzieś na serwer, zaczynam od zera. Zdobywam przedmioty. Zanim zdobędę jakąś broń palną, trochę minie. W międzyczasie ktoś może mnie zabić, ktoś ma broń, lub ktoś z VIP-em, czy ktoś, kto sobie kupi, nie wiem. I raz mi się podobało, jak graliśmy właśnie survival, co budowaliśmy sobie bazę. To było mega fajne, nie? Zbudowaliśmy tam 7-piętrową bazę czy coś. I dosyć szybko, bo każdy się zaangażował, każdy coś tam robił, budował, jakieś materiały dostarczał, jakieś skille miał na budowanie i tak dalej. No tylko problem był taki, że jak skończyłem grać w Unturneda, tam po paru godzinach, jak skończyliśmy to, poszedłem na jakąś inną gierkę, na Dotę czy coś, no to donieśliście mi na streamie, pisaliście na czacie, że właśnie nas rajdują i z naszej bazy nic nie zostało. To tak trochę słabo, nie? Jeśli ma być tak za każdym razem, a prawdopodobnie by tak było, bo jeśli ludzie się dowiedzą, że na przykład ja, tam youtuber, streamer, niewielki, ale jednak, mam jakąś bazę, robię, to na pewno ludzie by chcieli ją zniszczyć, nie? Na pewno chcieliby po prostu uprzykrzyć życie. No. Cieszy mnie jedna rzecz, że jak wpiszecie, właśnie ostatnio to sprawdziłem i moi widzowie dzisiaj na streamie też to sprawdzili, jak wpiszecie na YouTubie w wyszukiwarce unturnet.pl, to wyskakuje ja, moje filmy wyskakują jako pierwsze. Dziwi mnie to trochę, bo jednak są filmy, które mają więcej wyświetleń i stworzyli je ludzie, którzy mają więcej subów. No ale jednak mimo wszystko to moje filmy się wyświetlają jako pierwsze. Także spoko.
Co jeszcze, w sumie jak tak sobie gadamy na luzaku, ja sobie popijam. W sumie wiem, że na przykład kilka osób pisało, czy będzie powrót serii w kilku słowach. W sumie się nakręciłem trochę na to, pomyślałem sobie, czemu nie? Odcinek z Lucifera ma chyba... Czekajcie, żeby nie być gołosłownym. Muszę sprawdzić. Czyli ten stary, mój pierwszy odcinek w kilku... Nie, drugi, bo pierwszy był o grze. Czyli odcinek w kilku słowach z Luciferem serialem ma 5500 wyświetleń. On to zrobił po jakimś czasie. Najpierw miał słabo, później po pół roku chyba nagle wystrzeliło w górę. Może serial był bardziej popularny, nie wiem. Natomiast potem zrobiłem odcinek o Flashu i chyba ma tylko wyświetleń 120 i nie rośnie. Także jest to dla mnie wyraźny znak tego, że nie chcecie po prostu tej serii. Okej, nie chcecie, to nie tak, wiadomo, nie każdemu może się to podobać. Trudno. Chociaż ja myślę, że ta seria miałaby potencjał, ale może kiedyś do niej wrócę, jak będę miał jeszcze więcej subów i więcej ludzi by chciało takie rzeczy oglądać. No. I co jeszcze? Kwestia łapek w górę. Zauważyłem, że jeśli proszę o te łapki, chociaż nie zawsze pamiętam, serio. Ja zapominam o takich rzeczach, jak po prostu mówić o tym, żebyście dawali łapki w górę. Jak mówię o tym, to spoko. Na filmach z Doty dajecie wtedy od 50, nawet rekord, chyba 95 łapek w górę pod filmem z Clockworkiem. Natomiast jak zapominam, to mówicie, to dajecie tych łapek tak z 25. Może się wydawać, że te łapki nie są ważne, ale jednak trochę są. Może nie są najważniejsze, ale jednak są. Inna kwestia jeszcze, jeśli wchodzicie na moje filmy tylko po to, żeby dać łapkę w górę i wyjść, to prosiłbym, żebyście jednak tego nie robili, bo każde takie wejście obniża statystyki, bo najważniejsze na YouTubie w obecnym momencie jest to, bo to jest po prostu czas oglądania filmu. Czyli jak długo ktoś ogląda dany film. Czy wchodzi, ogląda cały, czy ogląda połowę, czy wchodzi tylko na 2 sekundy, żeby dać łapkę w górę. No, aż mi w brzuchu burczy. Także jeśli wchodzicie tylko, żeby dawać łapki w górę, no to nie, to nie ma żadnego sensu. No. To chyba tyle, co? Coś jeszcze? Coś jeszcze? Nie pamiętam. Może wam w sumie, nie wiem po co, ale jako, że w sumie nie dzielę się z wami za dużą ilością informacji na temat mojego życia, znaczy może życia to przesada, ale na przykład na temat mojego dnia codziennego. Czyli to jest tak, powiem wam, jak wygląda dzień z życia takiego małego youtubera jak ja. Wstaję rano, budzę się, zależy na którą mam jeszcze godzinę, ale jeśli mam na godzinie 8, to mniej więcej wstaję o 8.30, 8.50, zależy czy jestem niewyspany, czy się wyspałem, chociaż nie pamiętam, kiedy ostatni raz się wyspałem tak porządnie. Zazwyczaj mnie kobieta budzi krzykiem, że czemu nie wstałeś, miałeś wstać i robić śniadanie, a ja, o ja pierdolę, no dobra, już wstaję. No. Potem dojeżdżam do pracy, mam na godzinę 8 mało do pracy, natomiast dojeżdżam 8.15 czasami. Jak właśnie się spóźnię? Oczywiście nie zawsze, czasami. Odwożę wcześniej kobietę, dojeżdżam do pracy. Jeśli miałem na 8, to pracuję do 16, chyba że muszę nadgodziny robić, bo się nie wyrobiliśmy, to zostaje trochę dłużej, aczkolwiek rzadko się to zdarza. No i gdzieś po drodze, jak wracam do domu, to po drodze jeszcze jakiś sklep, żeby jakieś kupić coś do jedzenia. Jestem w domu na 17, jem albo nie jem, coś robię. I zabieram się wtedy za YouTube'a. Zabieram się za kręcenie filmów lub za stream. Jeśli stream, no to tak pewnie ze 3 godziny minimum streamuję. Często się zdarza, że więcej nawet, ze 4 godziny. Ale jeśli zabieram się za nagrywanie, to jest godzina 17, gdy dojeżdżam do domu. Zanim zacznę coś nagrywać, to jest 17.40, muszę coś tam posiedzieć, coś tam poprzeglądać jeszcze. Jest 17.40, jeszcze zależy co nagrywam, ale najczęściej nagrywam Dotę. Jeśli pójdzie mi filmik, to w zależności od tego, czyli jeśli uznam, że jest w miarę wartościowy, to filmik może trwać, znaczy gierka może trwać od pół godziny do godziny, nawet 20, jeśli pójdzie. Jeśli nie, to nagrywam następny. Więc albo się skończy na 40 minutach grania, albo może się skończyć nawet na 3 godzinach grania, zanim uda mi się zdobyć materiał. I to już mamy, jeśli mamy 17, to albo
A 17.40 mówię. No to mniej więcej albo jest 18.20, co rzadko się zdarza, lub jest około godziny przed 20. No, przesadziłem. Przesadziłem. To jest godzina 19, tam z hakiem, tak? To wtedy skończyłem, załóżmy, nagrywać, jeśli chciałem tylko jeden film w ciągu dnia nagrać, a rzadko tak jest. Bo coś jeszcze by się przydało na zapas, może coś kiedyś mnie nie będzie, więc warto było mieć coś na zapas przygotowanego. No i potem co? Potem trzeba wrzucić ten filmik, sprawdzić, czy wszystko jest ok, zmontować, tam ścieżki audio tam wyrównać, wstawić jeszcze napis taki początkowy, może jakieś intro, no i lecimy z renderem. Render trwa różnie, od 40 minut do godziny 30, o. I kobieta do mnie dzwoni. Halo? Nie, właśnie kręcę vloga. Vloga. No vloga na YouTube'a. Będziesz na YouTubie. Nie no, wytnę cię spokojnie. No dobra, skończyłem rozmawiać. A nic się nie stało, magia YouTube'a. Nagle było cięcie, nie ma cięcia. I możemy kontynuować. Tylko wybiła mnie z rytmu. O czym ja mówiłem? A, dobra, pamiętam. Mówiłem wam o tym, jak wygląda mój dzień, w sumie, z działalności na YouTubie. No, to załóżmy, że kończę o 19.30 nagrywać film. Jeśli dobrze pójdzie. Też może być i 20, może być później. To potem render. Render trwa mniej więcej, w zależności oczywiście od długości filmu, od 40 do 1,5 godziny. No i w zasadzie w międzyczasie nie powinienem nic na kompie robić, więc... Ale zawsze coś tam jeszcze staram się dłubać. I po renderze czas na miniaturę. Miniaturę kiedyś robiłem bardzo szybko. Tak się nie starałem. Teraz staram się jakoś zawsze ulepszać te miniatury. Tam patrzyłem jakieś filmy i tak dalej, jak być lepszym. Filmy, znaczy miniatury robię w... Kiedyś robiłem w Gimpie, teraz robię w Affinity Photo. Całkiem fajny program, bardzo podobny do Photoshopa. Ale dużo tańszy. Płaci się raz, już się ma licencję. Nie trzeba się płacić na zasadzie subskrypcji. No to miniatura też często potrafi mi zająć 40 minut do zrobienia, także też to trochę trwa. No i się robi bardzo późno, nie? Kobieta mnie normalnie się na mnie obraża i w ogóle się wkurza na mnie, że tak dużo czasu poświęcam YouTube'owi. Trochę się nie dziwi, ale z drugiej strony lubię to, co robię i chciałbym kiedyś to robić w przyszłości, także nie wiem, zobaczymy. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, nie? No, po prostu. Także moi drodzy, chyba tyle na dzisiaj. Tak sobie trochę popierdzieliłem. Mam nadzieję, że wam się vlogasek podobał. Dajcie też znać w komentarzach, czy chcielibyście takie vlogi od czasu do czasu, żebym sobie po prostu pogadał na spokojnie, bez żadnych gierek. Nie wszyscy lubią gry też. A poza tym myślę, że raz na jakiś czas właśnie taki film, taki vlog przegadany. Myślę, że jest potrzebny, żeby się trochę zchillautować, żeby trochę odpocząć właśnie od gier, od nagrywania. Także dajcie znać w komentarzach. No i pamiętajcie o łapkach, nie? No, to tyle ode mnie dzisiaj. Do zobaczenia jutro, czy pojutrze. Jakiś materiał powinien być. A, bo w piątek mnie nie ma, bo idę do kina. No, mówiłem. No, to trzymajcie się. Na razie.